Wykuwanie naczynia zaczyna się od wycięcia okręgu z blachy miedzianej. Wyciętą blachę należy zmiękczyć, aby poddawała się wykuwaniu. W tym celu jest najpierw dość mocno ogrzewana. Potem jest gwałtownie schłodzona w zimnej wodzie. Ten zabieg nazywa się wyżarzaniem lub inaczej gliowaniem albo anilowaniem. Po osuszeniu blachy za pomocą cyrkla i niezmywalnego cienkopisu są rysowane koncentryczne okręgi. Zaczyna się wykuwanie. Okręgi wyznaczają miejsca uderzeń młotka oraz etapy kucia. Podparciem dla blachy jest skórzany worek z piachem. Lico stalowego młotka ma półkulisty kształt. Kucie na każdym kolejnym okręgu odbywa się w przeciwną stronę niż na poprzednim. Blacha szybko utwardza się od uderzeń młotka, dlatego musi być ponownie wyżarzana przed każdym kolejnym etapem pracy. Widzimy niezwykły efekt zmiany kolorów powierzchni blachy. To tlenki i sole miedzi powstające jako efekt uboczny działania wysokiej temperatury. Linia narysowana od środka do krawędzi wyznacza miejsce początku i końca kucia po każdym okręgu. Następne powtórzenia kucia na piaskowym worku są dokładniejsze. Punkty uderzeń są umiejscowione bliżej siebie, a uderzenia są bardziej precyzyjne i nieco słabsze. Ponowne wyżarzanie i kolejny etap pracy. Blacha zniekształciła się od kucia. Trzeba poprawić profil naczynia. Trzecie kucie na worku piaskowym. Czwarte, ostatnie kucie tworzy surowy kształt płytkiej misy, formę wyjściową do następnych etapów. Ponownie są rysowane okręgi pomocnicze. Młotkiem drewnianym o płaskim licu i na płaskim klepadle stalowym jest spłaszczany środek blachy dla wstępnego ukształtowania przyszłego dna naczynia. Zaczyna się właściwe kształtowanie, wyciąganie blachy. Blacha jest kuta po okręgach liniowym licem stalowego młotka. Blacha jest ułożona lekko pod kątem na stalowym klepadle, a młotek uderza lekko pod kątem w stosunku do blachy. Stopniowo naczynie staje się coraz głębsze i wyższe. Sednem tej techniki jest jak gdyby popychanie substancji metalu w kierunku krawędzi naczynia, z jednoczesnym unikaniem nadmiernego rozklepywania blachy, co może spowodować jej pęknięcie. Na płaskim, okrągłym klepadle, tak zwanej babce, jest poprawiane dno naczynia. Uderzenia płaskiego, wypolerowanego lica stalowego młotka zostawiają gładkie, lśniące ślady na powierzchni wyżarzonej blachy. Repuser uderza raz pionowo w powierzchnię dna naczynia, podpartą płaską powierzchnią klepadła, a następnie pod kątem w podstawę ścianki naczynia podpartą krawędzią klepadła. Stalowym obłym młotkiem repuser wygładza i kształtuje dolną część ścianki od wewnątrz. Krawędź naczynia, zniekształcona od kucia, jest odcinana, a ostre krawędzie są wygładzane i zaoblane pilnikiem diamentowym. W tym etapie wyciąganie zaczyna się nie od dna, lecz nieco powyżej, z myślą o osiągnięciu zamierzonego kształtu pękatego dzbana. Zmiana wariantu metody na wyciąganie kątowe.
Najpierw tworzone są regularne pionowe fałdy, niezbyt głębokie dla zachowania ostrożności. Fałdy są następnie wygładzane, tak samo jak w poprzednim wariancie wyciągania, czyli liniowym licem młotka. Wyciąganie kątowe pozwala na szybszą i wydajniejszą pracę. Ten etap wyciągania jest rozpoczęty na jeszcze wyższym kręgu. Repuser rysuje oprócz kręgów linie wyznaczające kucie fałd. Tym razem fałdy są wykuwane dużo gęściej obok siebie. Wyciąganie jest delikatną i trudną metodą. Wymaga wyczulenia dotykowo-ruchowego i prawidłowego posługiwania się narzędziami. To bardzo żmudny i długotrwały proces z wieloma powtórzeniami. Dokończenie każdego etapu najtrudniejsze bywa na końcu, przy krawędzi. Jednak nawet tę część pracy należy wykonać dokładnie i solidnie. Kolejny etap pracy i powrót do pierwszego wariantu metody wyciągania. Każde rozpoczęcie kolejnego etapu wyciągania od wyższego okręgu tworzy krawędź, którą należy wygładzić. Etapy są ponawiane wciąż od nowa. Praca prowadzona jest stopniowo. Kolejne wygładzanie ścianki naczynia od zewnątrz. Każdy etap wyciągania trochę zniekształca dno, dlatego jego kształtowanie jest co jakiś czas ponawiane. Kolejne etapy pracy zaczynają się od wybranych kręgów, stopniowo prowadząc do osiągnięcia zaprojektowanego kształtu naczynia. Oto gotowy dzban z pozostawioną surową fakturą uderzeń młotka.